proszę Państwa, witam w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Tutaj mamy bardzo smakowite pytanie. Właściwie to trudno powiedzieć, że to jest pytanie, to raczej jak informacja od honorable correspondent. Pan Kamil Warsawicz Warzycha powiada tak. Szanowny panie Stanisławie, wiem, że interesuje się pan teoriami spiskowymi, więc opowiem panu anegdotę o rodzinnym Wrocławiu. Otóż z zawodu jestem kucharzem i jakiś czas temu wśród wrocławskich garnkotłuków pojawiła się plotka, że w miejscu lokalnych barów i restauracji zamkniętych w wyniku wiosennego lockdownu i późniejszego pogorszenia koniunktury otwierają się przybytki, których właścicielami i szefami kuchni dziwnym trafem są Izraelczycy. Na szczęście we wspomnianym okresie byłem na tak zwanym postojowym, więc aplikowałem do pracy w kuchni w tych knajpach, żeby zweryfikować autentyczność tych pogłosek. Ku mojemu przerażeniu w każdym lokalu właściciele albo szefowie kuchni przedstawiali się jako Moszka, Awram, Jonatan, Benjamin i nie wszyscy posługiwali się językiem polskim. Proszę mi powiedzieć, czy to już dowód, że coś jest na rzeczy, czy powinienem raczej udać się do psychiatry. Pozdrawiam i życzę zdrowia. No to jest raczej dowód, że coś jest na rzeczy. To gdyby nie było nic na rzeczy, to pandemia by się nie rozwijała w takim tempie, jak się rozwija. Do psychiatry niech pan nie chodzi, bo to jest zaraza. Proszę pana, ja pamiętam taką historię o psychiatrze, który miał pacjenta, któremu się zdawało, że skonstruuje perpetuum mobile. No i psychiatra tam w towarzyskiej sytuacji opowiada o tym pacjencie i powiada tak, no wariat, jemu się wydaje, że zbuduje perpetuum mobile, a przecież perpetuum mobile zbuduję ja, więc niech pan do psychiatry nie chodzi. Pan Emanuel Immaculate, 447, co ze sprawą? No nie wiem, na razie jest tak, że raport sekretarza stanu został przekazany kongresowi. No i tam na razie leży, o żadnych takich następstwach nie słyszałem. Może jakieś były, ale gdyby były, to bym chyba słyszał, ale nie słyszałem, więc przypuszczam, że ze względu na zbliżające się wielkimi krokami wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, bo to już 5 listopada się odbędą, że kongres ani nikt inny nie jest zainteresowany w otwieraniu tej puszki z Pandorą. Dlaczego? No, coś by musiał każdy z tych kandydatów powiedzieć. Na przykład powiedzieć, że tu jak zostanie, żeby tam podlizać się lobby żydowskiemu, to by powiedział, że tu będzie naciskał na Polskę, żeby te roszczenia tam zrealizowała, no ale to wtedy zraziłby sobie tam część, może nie wszystkich, ale część Polonii amerykańskiej by sobie zraził. Z kolei gdyby powiedział, że uchyli ustawę 431, czy będzie się starał doprowadzić do jej uchylenia, no to naraziłby się wpływowemu bardzo lobby żydowskiemu. W związku z tym ani jeden, ani drugi, ani kongresmeni nic nie mówią. Po wyborach myślę, że sprawa odżyje. Zresztą zgodnie z zapowiedzią naszej pani Żorżety, która powiedziała, że ta sprawa będzie wracać. No to jak tak pani Żorżeta mówi, to na pewno tak będzie. Pan Vincent Vega. Witam serdecznie mistrza. No, dziękuję. Panie Stanisławie, pytanie proste, a zarazem skomplikowane. Jak żyć w tych dzisiejszych dziwnych i zwariowanych czasach? No, w każdych czasach, a zwłaszcza w zwariowanych, trzeba żyć normalnie. Tu oczywiście nie zawsze się to będzie udawało, ale trzeba się przynajmniej starać żyć normalnie. No i tyle. Zwariowane czasy być może miną, dziwne staną się zwyczajnymi, także trzeba się uzbroić w cierpliwość i żyć normalnie po swojemu. Nie zawsze będzie to możliwe, bo na przykład lewica skierowała już do Sejmu projekt ustawy przewidujący karanie takich
publicznego powątpiewania w epidemię zbrodniczego koronawirusa przez analogię do kłamstwa oświęcimskiego, no to będziemy musieli przynajmniej udawać, że w te wszystkie dyrdymały wierzymy, no co nam, no taki los wypadł nam, to na tym właśnie polega nienormalność tej sytuacji, ale widzimy, że lewica nigdy nie zrezygnowała z takiego zglajszachtowania społeczeństwa, że wszyscy muszą myśleć według zatwierdzonego schematu. Tak było za Stalina i tak może być i teraz. A teraz tak na poważnie. Wybory w USA tuż, tuż. Czy mógłby pan naświetlić pokrótce, jaki wpływ polityczny, również na nasz kraj, miałaby wygrana Joe Bidena? Jeśli chodzi o Trumpa, no to już widzimy tego wyniki. Różnica, a raczej jedna z wielu, jest choćby taka, że Joe Biden słusznie zauważył, iż nasz kraj wielkimi krokami zmierza do dyktatury i takiego ustroju państwa. No to by nie było takie złe, gdyby to była prawda, ale niestety Joe Biden tutaj się myli, bo on nawet nie mówił, że nasz nieszczęśliwy kraj zmierza do dyktatury, tylko że to jest państwo totalitarne. No gdyby to było państwo totalitarne, to po pierwsze Stany Zjednoczone nie przysłałyby do niego pani Georgety, tylko kogoś poważniejszego. A po drugie, na przykład taki Roman Giertych czy tam inni, to już dawno gryźliby ziemię. A to, że tam cały wymiar sprawiedliwości, prokuratura i tam CBA ugina się pod jego naciskiem, to znaczy, że to jest zafandulstwo, a nie żadna dyktatura. Owszem, pewne takie podobieństwa do przedwojennej sanacji są, ale przedwojenna sanacja też była dyktaturą safandulską, także to u nas nigdy nic nie dzieje się normalnie. Natomiast niepokojące jest to, że Joe Biden ma takie słabe rozeznanie w sprawach międzynarodowych. No jednak już nie pomijam to, że taki człowiek tam, który ulega napadom demencji, może trzymać palec na atomowym cyndlu, to już naprawdę tu żarty się kończą. No ale poza tym jeszcze to jest komunista, więc jeśli by Joe Biden wygrał, to może się okazać, że spod sowieckiego deszczu wpadliśmy pod amerykańską rynnę. No i byśmy tutaj już, pani Georgetta by nam nie szczędziła pouczeń, żebyśmy się ustawili po właściwej stronie historii. Także mamy do wyboru, z naszego punktu widzenia oczywiście, ale myślę, że i z amerykańskiego też. To jest wybór między dżumą a tyfusem i to jest ilustracja kryzysu demokracji, nie tylko u nas, ale i tam. A tak od siebie, pisze tu pan Wega, dziękuję, że pan nadaje, bo myślę, że dla wielu, jak również dla mnie, jest pan i to, co pan przekazuje, jedynym panaceum przed tym, aby już totalnie nie zwariować. Choć w mediach dookoła mocno się starają. No widzi pan, to do psychiatry jak pan pójdzie, to panu nic nie pomoże. Zdrowia, panie Stanisławie, i oby jak najdłużej dane nam było móc pana słuchać. Pozdrawiam z Dolnego Śląska. No bardzo dziękuję za te pozdrowienia i za ocenę tego, co ja robię i pożytek, jaki z tego płynie. No miód na moje serce. Pan Wojtek Reichel. Panie Stanisławie, światowy dług osiągnął rekordowe 331% PKB gospodarek świata i wyniósł w lipcu bieżącego roku 258 milionów dolarów, po amerykańsku trylion. Od kryzysu w 2008 roku wzrósł o ponad 40%. Czy to zadłużanie nas i naszych dzieci po zęby, rozbestwianie socjalem nie wynika z czegoś, o czym Kaczyński z Morawieckim wiedzą, a czego my możemy się jedynie domyślać? Czy możliwe jest, że decyzja o resecie globalnych gospodarek już zapadła, a teraz bierzcie co możecie, póki jest co brać? No ja podejrzewam, że nie tyle może o resecie, bo jeden skutek tych wszystkich restrykcji, które są pod pretekstem epidemii wprowadzane, to ten wystąpi na pewno.
totalne uzależnienie ludzi od rządów. Bo okaże się jeszcze trochę takich eksperymentów i się okaże, że własność prywatna już przestała istnieć i że tak naprawdę ludzie, tak jak za komuny, tak jak w Korei Północnej, staną się kompletnie uzależnieni od własnych rządów. No to mamy komunizm w takim razie, mamy recydywę komunizmu. Bardzo możliwe, że o to chodzi. Z punktu widzenia żydokomuny to jest po prostu marzenie. Pan Marcin Marcin. Szanowny panie Stanisławie, na podstawie pana wypowiedzi można wysnuć wniosek, że podwaliny naszej cywilizacji to taki swoisty miks złożony z prawa rzymskiego oraz greckiej filozofii, przyprawiony szczyptą chrześcijaństwa. Czy w tych fundamentach jest w jakikolwiek sposób zdefiniowane prawo własności obywatela, na przykład do ziemi, rzeczy itp.? Jeśli tak, to co z tego wynika i na jakim poziomie cywilizacyjnym pod tym względem jest polskie prawodawstwo? No, ja przypomnę, co ja mówiłem o fundamentach cywilizacji łacińskiej, w filarach takich, to jest grecki stosunek do prawdy, no, można powiedzieć grecka filozofia, chociaż nie cała, bo tam, ale grecki stosunek do prawdy przede wszystkim. No i zasady prawa rzymskiego i etyka chrześcijańska jako podstawa systemu prawnego państwa. No więc kiedy mówimy o zasadach prawa rzymskiego, to właśnie w tym fundamencie jest zdefiniowane prawo własności obywatela do ziemi, do wszystkiego. Jak, w jaki sposób jest zdefiniowane? Taki, że własność to jest plena in re potestas, to znaczy pełne władztwo nad rzeczą, które przysługuje właścicielowi z wyłączeniem wszystkich innych osób. Taka jest definicja własności. I z tego punktu widzenia to nasze prawodawstwo, zresztą nie tylko nasze, jest regresem cywilizacyjnym, dlatego że następuje takie pełzające ograniczanie prawa własności, które no, spowoduje jej faktyczną likwidację. Albert Speer w swoich pamiętnikach wspomina, że no, własność prywatna w Rzeszy Niemieckiej nie została zlikwidowana formalnie, ale faktycznie została zlikwidowana, bo Hitler wykorzystał wojnę do tego, żeby przejąć całkowitą kontrolę nad własnością, zwłaszcza nad własnością tam przemysłową, ba, ale nawet i gdzie indziej. W Niemczech liczono kury, znaczy to liczono, rząd liczył kury, a w Polsce na przykład majątki ziemiańskie musiały, i w ogóle wszelkie, a tam inne masy majątkowe, musiały mieć swoich trojhanderów, czyli mężów zaufania, których wyznaczały oczywiście władze. Także tak to wygląda. Pan Wojciech Górski, Wojciech Cejrowski powiedział kiedyś, że być może giełda nie pasuje do kapitalizmu i likwidacja giełd byłaby zarazem likwidacją źródeł krachów i kryzysów. Co pan o tym sądzi? No, sądzę, że to nieprawda. Dlatego, że co to jest giełda? Co to jest giełda? No, na przykład ktoś ma pomysł jakiś na jakieś zrobienie jakiegoś interesu, no ale nie ma pieniędzy. W związku z tym zakłada spółkę, ta spółka wypuszcza akcje. I jeżeli przekona tych ciułaczy, czy tam tych, którzy chcą się wzbogacić, a nie mają własnego pomysłu, no to te akcje albo zostaną kupione, albo nie. W ten sposób na przykład została sfinansowana przez Ferdynanda Lesseps'a budowa kanału Sueskiego. Czy później, no tam się nakradli przy okazji kanału panamskiego, ale to jest inna sprawa. To nie świadczy o tym, że giełda jest źródłem kryzysów, tylko no, przywary z właściwej naturze ludzkiej.
Także giełda pełni bardzo pożyteczną funkcję. Ja nie wiem, co tam pan, dlaczego pan Cejrowski tak uważa, ale nie zgadzam się z nim. Pan Ksawery Banaś. Szanowny panie Stanisławie, jako wyborca Konfederacji zależy mi przynajmniej na tym, żeby miała ona duży wpływ na losy państwa. No mnie też tak zależy. Mam wielu znajomych, którzy podzielają liberalne poglądy gospodarcze korwinowskie, natomiast społecznie podzielają poglądów konserwatywnych. Skutkiem tego jest to, że ostatecznie na wyborach oddają głos na partie typu Kukiz czy PO. Są to moi znajomi wiekowo 30+, ze studiów inżynierskich, którzy zajmują dość atrakcyjne stanowiska i do głupich nie należą. Myślę, że takich ludzi jak oni jest sporo i może to być ciekawy elektorat do zdobycia z punktu widzenia Konfederacji. Proszę pana o jakiś złoty środek bądź kilka ciekawych argumentów, dzięki którym przy następnej okazji przy piwku będę mógł ich merytorycznie przekonać, że Konfederacja to moim zdaniem właściwy wybór. Po skryptum pana Cykiele pytań i odpowiedzi to dla mnie majstersztyk. Mam nadzieję, że będzie to trwało wiecznie. No, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję za pozdrowienia. No, trochę mnie dziwi sceptycyzm pańskich przyjaciół wobec poglądów konserwatywnych. Bo co to są poglądy konserwatywne? Na sprawy społeczne i obyczajowe, no bo to o tym mówimy. Do poglądów konserwatywnych należy na przykład pogląd, że własność jest nienaruszalna, a w każdym razie tak powinno być, że chcącemu nie dzieje się krzywda, że umów należy dotrzymywać, że jak państwo chce, żeby ludzie się zachowywali przyzwoicie, to samo musi się zachowywać przyzwoicie względem ludzi. Więc to są poglądy konserwatywne i moim zdaniem jest nie do pomyślenia realizowanie takiego korwinowskiego, liberalnego podejścia do gospodarki bez takiego konserwatywnego fundamentu, bo to będzie karykatura. Także ja bym panu radził, żeby pan w ten sposób na to spojrzał, że jedno jest warunkiem drugiego, koniecznym warunkiem drugiego. Ja zresztą o tym pisałem i w książce Dobry, zły liberalizm i odsyłam do tej książki, bo to no, nie jest tu czas i miejsce, żeby tam cały ten wywód przytaczać, ale tam jest właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego liberalizm musi być konserwatywny, a nie demokratyczny. Co demokracja mówi, że ważne jest to, co większość uważa za ważne, a konserwatywny pogląd nie. Ważne jest to, co jest ważne, prawda? A to się ustala nie w porządku demokratycznym, tylko w porządku nomokratycznym, czyli właśnie takiego konserwatywnego podejścia również do systemu prawnego. Zilustruję to przykładem. Wyobraźmy sobie, że wszyscy posłowie na Sejm urodzili się w latach parzystych. No może się tak zdarzyć, że tak się ułoży. No i oni, jak już zostali wybrani, zorientowali się, że wszyscy się urodzili w latach parzystych i uchwalili przez aklamację ustawę, według której majątek obywateli urodzonych w latach nieparzystych podlega konfiskacie i przekazaniu obywatelom urodzonym w latach parzystych. Bo z punktu widzenia demokracji wszystko jest w jak najlepszym porządku. Natomiast z punktu widzenia konserwatywnego podejścia nie. I dlatego konserwatywne podejście pozwala na utrzymanie pewnego poziomu bezpieczeństwa nawet przy demokracji. To już Jan Paweł II zauważył bardzo przenikliwie i trafnie, że demokracja może istnieć w otoczeniu porządku niedemokratycznego, takiego, który nie podlega właśnie fluktom, bo między innymi takim elementem konserwatywnego podejścia jest etyka chrześcijańska, która jest ufundowana na takim autorytecie nadprzyrodzonym. Z tego wynika, niezależnie od tego, czy ten autorytet rzeczywiście istnieje, czy nie, ale z tego wynika pewna trudność w takim szybkim zmienianiu zasad tej etyki. Ale alternatywą etyki chrześcijańskiej jako podstawy systemu prawnego
jest etyka sytuacyjna. Dobre jest to, co partia dzisiaj uważa za dobre. Jeżeli na przykład dzisiaj partia uważa za dobre, że trzeba Żydów nosić na rękach, to jutro można zmienić zdanie i będzie uważała za dobre to, że trzeba ich tam pakować do gazu. I żeby takich niebezpieczeństw uniknąć, to jednak pewna doza konserwatyzmu jest nawet przy liberalnych poglądach gospodarczych nie tylko potrzebna, ale konieczna. Proszę Państwa, na tym optymistycznym stwierdzeniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. No i do zobaczenia przy cykielu następnym.